Na kanale Team Roślina, a ze mną jest Bek95. Dzień dobry. Zapraszam na nasze trzy kanały, no i oczywiście na Discorda. Tak, zapraszam. No i co mogę wam powiedzieć? Przepraszam, że znowu nie było tyle czasu filmów. No niestety. Bywa. Święta majówka. No, egzaminy i tak dalej i nie ma czasu. Tak. No i generalnie film przyjął się chyba bardzo dobrze. Komentarzy. Czas oglądania jest też dość wysoki. Czego oczywiście ty niestety nie możesz sprawdzić. Tego nie wiem. Ale budzi szacunek napisałem, też komentarz. Wiem, widziałem. Budzi szacunek. Oczywiście te statystyki są cały czas zmienne, więc załóżmy, że ja wam powiem, że czas oglądania to załóżmy 4 godziny. To na przykład za parę dni mogę już powiedzieć, że to jest 10 godzin, bo te statystyki zmieniają się. Nie z minuty na minutę, ale tak z dnia na dzień można wręcz powiedzieć. I z takich informacji to Zielona Przygoda się też już kończy. Co? Ale miało być tyle sezonów jeszcze. Generalnie przedstawię to w taki sposób. Tegoroczna fala składa się z sezonu oczywiście 3-4. Czwarty to, że tak powiem, coś nam nie idzie z tym czwartym. Jest jeszcze 5 i 6. Ale... no nie wiem, można to skończyć na 4. Teraz już nie tak. Znaczy nie trzeba, ale można. Można, ale nie trzeba. No, ale będzie ankieta w tym celu. Gdzie? Ankieta, no. Gdzie? Ankieta. Tutaj, daj, tu wiele. No, załóżmy w komentarzach. Będzie jeszcze osobny film na ten temat. No to ja oczywiście napiszę, żeby była kontynuacja. No i generalnie też potrzebujemy oczywiście nowych osób. Udało się Dawida ściągnąć, że tak powiem, do świata żywych. I myślę, że w sezonie 4 też jeszcze uda się go ściągnąć. Ale to wiecie, wy musicie tak dużo łapek w górę zostawić z odcinkami Zielonej Przygody, tak minimum 10. Bo inaczej to ta seria jest momentami naprawdę tak nieopłacalna. No i oczywiście napiszcie, czy chcielibyście remastered pierwszego odcinka Zielonej Przygody z okazji rocznicy. Tak. Trzeba? Wiecie, to wszystko zależy od łapek w górę, komentarzy. Tak, zostawiam. No i co jeszcze tak ogólnie mogę powiedzieć? A! Sezon 5 i 6 to już wiecie, że to Nieustraszony Janusz Łapszo. To już wiecie. Tego się raczej mało kto spodziewał. Tak. Nie ma na razie planów na sezon 7. No ale to tak. Bywa i tak. Znaczy nie mówię, że nie będzie, ale nie mówię też, że będzie. Nie mówię też, że będzie, ale mówię też, że będzie. 2K22 słowa tak. Adriana. Mhm. Dokładnie. Musimy najpierw skończyć sezon 4, nie wiem kiedy to nadejdzie. Kiedyś na pewno ten moment musi nadejść, gdyż wiecie, że ja chcę wyjechać bardzo na Jaworki. A już do Krakowa jadę. Chyba tam na 3 dni. Zarezerwowałem. Chcę do Energylandii, do Zatoru. Zobaczymy. Robi wrażenie. Tak. Chcę na to najszybszą. Zadra i chyba Hyperion, coś takiego. Coś, no, Hyperion, coś było.
Coś było, było. No. O, aż dwa już. No super. Czyli jednak im się udało. Tak, jesteśmy nad piękną Wisłą. Tu się zaczęła zielona przygoda i tu się skończy. Znaczy nie wiem, kiedy się skończy, bo oczywiście to, co widzicie w tym roku, to jest teoretyczna zielona przygoda 2 i teoretyczna druga fala zielonej przygody. Czy będzie trzecia? To zależy od widzów. No i głównie od ciebie, bo to ty masz egzaminy za rok, więc zobaczymy, co z tym będzie. Kurde, SMS-y mi przychodzą. Zaraz sprawdzę. No. Odcinek jest ważniejszy. Tak, odcinek. Moja mama. Odcinek jest ważniejszy. No wiecie, widzowie, możemy zrobić taki deal. Będziemy nagrywać sezon 4 i tam 5 i 6, które w sumie też fajnie by było w tym roku zrobić, bo myślę, że są bardzo ciekawe, dramatyczne i takie zaskoczenie. Tutaj nie będę spoilerować, bo wtedy cały sezon już nie wyjdzie w taki dobry sposób. Bo wiecie, tam powrót nieustraszonego to inna kwestia i że Filip sam będzie się z tym zmagać w sezonie 6. A co, już musisz mnie zostawić? No niestety. Poradzę sobie tym. No, scenariusz. Scenariusz, no. Bardzo prawdopodobne, ale odnośnie dealu. Wznawiamy zieloną przygodę i to tak na pełnej prędkości. Jeśli będzie pod filmem tak 15 lajków. O, teraz wszyscy multikonta i zostawiamy łapkę w górę. No, także wiecie, widzowie, to od was zależy, chcę was zmotywować. Pobijmy rekord. Jaki jest rekord w ogóle, nie licząc szansów? Lajków? W Zielonej Przygodzie chyba pierwsze, czy jakieś tam odcinki z Zielonej Przygody, tej pierwszej fali, to było chyba 10 właśnie, czy jakoś coś chyba około 10. To będzie rekord, jak dobijemy tych. Musimy zrobić wrażenie. Może 20. No, już tam nie podwyża, nie. No i też możecie napisać, czy chcielibyście drugi film pełnometrażowy. Tak. Ale ten film trwałby więcej niż godzinę. Robi wrażenie. Tak z półtora, dwie. O, co tam się kłócą? Generalnie chcę uśmiercić swój telefon. Myślę, że to jest zauważalne. No dobra, jakoś sobie poradzę. Zawsze można się przenieść na komputer i komputer to już... Mój komputer raczej przeżyłby taką dawkę gigabajtów. Mój telefon? Nie. No, a więc to od was zależy. To ja już będę się z wami żegnać. My musimy wymyślić, co będziemy dalej robić. I zobaczymy, czy wbijecie, bo jak nie wbijecie, to koniec. Znaczy, żeby nie było, że w was nie wierzę, bo nie wiem, nie przewidywałem scenariusza, w którym byście nie wbili łapek i Filip chciałby mnie zabić ze wszystkich stron tylko po to, żeby iść na zieloną przygodę. Jeszcze tego nie było nigdy. Ale myślę, że nie wbijecie tych 15 łapek w górę. Myślę, że to jest... swoich widzów? Nie no, żeby nie było, że nie wierzę. Wierzę, ale... Czy ja wiem? No nie wiem. Pożyjemy, zobaczymy. Ale czy... nie wiem, czy pożyjemy. W tych czasach. Faktycznie. No to może w kolejnym odcinku, jak dożyjemy, to się spotkamy. Nie wiem, kiedy będzie... A właśnie! To jest 499 odcinek. Wow! 500 to już będzie taki specjalny. Teoretycznie około jest 600-700, ale to mówię to o tych usuniętych akurat. No. Zostawcie suba i pamiętajcie nasz próg 15 lajków pod filmem pełnometrażowym z Zielonej Przygody.
No. Roku.